Cześć, witam Was w kolejnym materiale poświęconym Xbox Game Pass, usłudze dzięki której na Waszych Xboxach One możecie ogrywać praktycznie bez końca olbrzymią bibliotekę tytułów w jednym niskim miesięcznym abonamencie. Abonament zakupicie w sklepie Xbox za pomocą karty płatniczej, płatności komórkowej Zapłać Orange albo za pomocą zdrapek dostępnych w sklepach stacjonarnych, a nowi użytkownicy mogą przetestować Xbox Game Pass za darmo przez okres 2 tygodni. W październiku w Xbox Game Pass debiutują prawdziwe hiciory. Sprawdźcie, w co możecie zagrać dzięki abonamentowi. Lecimy! Najważniejszą pozycją jest oczywiście Forza Horizon 4, która w Xbox Game Pass dostępna jest równolegle ze swoją światową premierą, w pełnej wersji i bez żadnych ukrytych haczyków. Jeżeli zatem zastanawialiście się, czy wyruszyć na festiwal do Wielkiej Brytanii, teraz nie macie wymówki. Sprawdźcie Forzę koniecznie. W abonamencie Xbox Game Pass ląduje też 7. pełnoprawna odsłona cyklu Wolfenstein, czyli Wolfenstein The New Order. Chwyćcie za broń jako BJ Blazkowicz, zmierzcie się ze swoimi odwiecznymi przeciwnikami i uwolnijcie świat od nazistów, którzy go opanowali. A jeżeli wprost nie możecie doczekać się premiery nowej części Metra, być może świetną propozycją będzie dla Was odświeżenie sobie Metro 2033 w poprawionej wersji Redux. Ja niedawno przypominałem sobie ten tytuł i muszę powiedzieć, że moskiewskie Metro cały czas porządnie straszy. Split Second to propozycja dla wszystkich domorosłych kierowców, którzy chcą wcielić się w uczestnika telewizyjnego show i siadając za kierownicą superszybkiego auta, wziąć udział w widowiskowej rywalizacji na futurystycznych i tych bardziej przyziemnych torach. Jazda bez trzymanki gwarantowana. A może coś w klimatach westernu? W Westerado Double Barreled gracz wciela się w doświadczonego rewolwerowca, który w przeszłości nie był jednym z tych dobrych. Choć ustatkował się, ostatecznie jego rodzina zostaje zamordowana przez nieznanego desperado, a bohater żądny zemsty wyrusza z misją odnalezienia winnego. Ten miesiąc nie mógł obejść się bez duńskich klocków, w tym wypadku LEGO Indiana Jones The Original Adventures, a więc przygody najbardziej znanego archeologa w historii kina. Jeżeli skończyliście niedawno Shadow of the Tomb Raider i mało Wam klimatów poszukiwania skarbów i grobowców, cóż, pozycja obowiązkowa. Ostatnią z propozycji jest Shantae: Half Genie Hero. Akcja gry toczy się w krainie zainspirowanej baśniami Tysiąca i Jednej Nocy, a gameplayowo mamy do czynienia z dwuwymiarową platformówką. Tytułowa bohaterka jest hybrydą łączącą cechy człowieka i dżina, przez co jej specjalne zdolności niejednokrotnie służą nam do pokonywania kolejnych poziomów. I tak właśnie prezentuje się lista nowych tytułów w październiku. Napiszcie mi w komentarzu, która z gier w Xbox Game Pass przypadła Wam do gustu najbardziej, a ja przypominam, że niezdecydowani mogą skorzystać z darmowego okresu próbnego, który wynosi aż 2 tygodnie. Zostawcie suba na kanale i łapkę, jeżeli podobał Wam się ten materiał. A ja żegnam się z Wami, do zobaczenia, do usłyszenia, cześć!